To był prawdziwy dzień sądu dla II Rzeczpospolitej, może nawet najważniejszy w jej krótkiej historii. Co takiego wydarzyło się 5 maja 1939 roku, w dniu, w którym Polska oficjalnie odpowiedziała Hitlerowi w sprawie jego żądań, w dniu, który wprowadził Europę na skraj przepaści? W dzisiejszym materiale prześledzimy ten dzień, godzina po godzinie, niemal minuta po minucie. To nie tylko przemówienie Józefa Becka przeciwko Hitlerowi, ale też całe spektrum wojny nerwów na polskiej ulicy, domysłów medialnych z całego świata oraz zabiegów dyplomatycznych. Zostańcie z nami, aby poznać kulisy tego jednego dnia, który odmienił oblicze Polski i Europy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Incogni, aplikacja dbająca o Wasze bezpieczeństwo w internecie. Incogni to dodatkowe narzędzie firmy Surfshark, które ma na celu chronić naszą prywatność. Chodzi tu przede wszystkim o Wasze dane osobowe, które później mogą być sprzedawane przez tzw. pośredników danych, którzy następnie sprzedają je firmom i reklamodawcom. Co gorsza, dane te mogą też trafić do cyberprzestępców. I właśnie tu wkracza Incogni. Aplikacja ta skanuje bazy danych, a następnie wyszukuje, gdzie są dostępne Wasze dane, by wreszcie wymusić na firmach ich usunięcie. Wypróbowanie Incogni nie wiąże się z ryzykiem. Masz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Aby skorzystać z Incogni, należy wejść w link podany w opisie filmu. Pierwsze 100 osób, które użyje kodu oblicza za pomocą podanego linku, otrzyma 20% zniżki na Incogni. A teraz czas już na materiał. Był przełom marca i kwietnia 1939 roku, gorące dni w Europie. Polska odmawia żądaniom niemieckim w sprawie Gdańska. Napięcie między Rzeczpospolitą a Rzeszą rośnie z każdym dniem. Odważna postawa Polaków, którzy nie dawali się zastraszyć Hitlerowi, spotkała się z serdecznym odbiorem rządu brytyjskiego. Moment krytyczny nastąpił w momencie, gdy polski minister spraw zagranicznych, Józef Beck, udał się na początku kwietnia 1939 roku do Londynu, by przyjąć gwarancje brytyjskie na wypadek wojny z Niemcami. We welcome Colonel Beck, the Foreign Minister of Poland, surely one of the most important visitors to London for many years. For it was after negotiations with the Colonel that Mr. Chamberlain gave his momentous pledge to Poland, serving notice on the world that expansion through aggression and the threat of force must cease. So the nation which Colonel Beck represents becomes our partner in an axis which stretches across Europe from west to east, an axis for the maintenance of peace and freedom. Beck czuł się nieco zakłopotany, gdy wracając z Londynu przejeżdżał przez Berlin. Zwykle w takich sytuacjach odbywał krótkie spotkanie z ważnym przedstawicielem niemieckiej dyplomacji. Ale tym razem było inaczej. Przyczyną miały być antypolskie nastroje w mieście, co było jednak grubą przesadą. W każdym razie miało to zrobić wrażenie na Becku, którego na dworcu powitał jedynie szef protokołu dyplomatycznego, baron von Dernberg. Minister zamienił z nim kilka nic nieznaczących zdań, po czym udał się w dalszą podróż. Było jasne, że relacje polsko-niemieckie przechodzą w stadium kryzysu. Polska dyplomacja zakładała, że sojusz polsko-brytyjski skutecznie odstraszy Hitlera i zredukuje jego żądania, bynajmniej. Hitler wpadł w wściekłość. 1 kwietnia wygłosił w Reichstagu mowę nacechowaną sarkazmami i groźbami. Anglik może mi powiedzieć, że Palestyna nie jest sprawą Niemiec. Nie chcemy się wtrącać do Palestyny. Tak jak Niemcy nie mają interesów w Palestynie, tak Anglia nie ma nic do niemieckiej przestrzeni życiowej. Rzesza nie będzie w nieskończoność tolerować gruźb i polityki okrążania. Słowa o okrążaniu Niemiec brzmiały jak ponury żart. Jedno spojrzenie na mapę wystarczy, aby uzmysłowić sobie, że to Rzeczpospolita jest coraz bardziej okrążana przez Rzeszę. Ale Hitler lubił odgrywać rolę ofiary. Twierdził też, że do złamania relacji z Polską by nie doszło, gdyby, cytuję, przebiegły stary marszałek Piłsudski nie zmarł przedwcześnie. Führer zaczął szykować się do wojny. Swoim współpracownikom oznajmił, że możliwości pokojowego rozwiązania spornych problemów zostały wyczerpane. Pan Beck przyłączył się do mocarstw zachodnich. Sam zdecydował o swoim losie. Mówił Hitler rumuńskiemu ministrowi spraw zagranicznych. 11 kwietnia 1939 roku Hitler polecił przygotowywanie sił zbrojnych Niemiec do operacji Fallweiss, czyli planu ataku na Rzeczpospolitą. W tym samym czasie niemieckie gazety grzmiały w nagłówkach. Polska zrywa z polityką Piłsudskiego. Coraz bardziej w umyśle nazistów kiełkowała myśl o zbliżeniu ze Związkiem Sowieckim, gdy tymczasem Polacy nie chcieli ustąpić w sprawie Gdańska oraz biegnącej przez polskie Pomorze eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami.
Polacy nie chcieli też wchodzić z III Rzeszą w sojusz antysowiecki. Atmosfera wojny znów zawitała więc do Europy, kolejny raz po Układzie Monachijskim. Do Hitlera spływały odezwy od zachodnich przywódców w kwestii zachowania pokoju. Prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt, w osobiście nadanym liście do kanclerza apelował. Powtarzał pan wielokrotnie, że ani pan, ani naród niemiecki nie pragnie wojny. Jeśli to prawda, nie ma potrzeby toczenia dalszych wojen. 28 kwietnia 1939 roku Hitler wygłosił swoją historyczną mowę w Reichstagu, która była preludium do nadchodzącej wojny. Przemówienie transmitowano nie tylko na całe Niemcy, ale i wiele radiostacji międzynarodowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Słynący z przesadnego gadulstwa Hitler mówił około 2,5 godziny, wyliczał swoje sukcesy na arenie międzynarodowej od Anschlussu Austrii po likwidację Czechosłowacji. Później dostało się i Brytyjczykom, i Amerykanom, a sarkastyczne określenia kanclerza przerywane były salwami braw i śmiechu deputowanych zgromadzonych w Reichstagu. Konkretem było jednak wypowiedzenie przez Hitlera brytyjsko-niemieckiego układu morskiego, zawartego 4 lata wcześniej. Najwięcej miejsca dyktator poświęcił jednak Polsce. Führer przedstawił szczegóły uregulowania spornych kwestii z Rzeczpospolitą. Warto zrobić w tym miejscu dłuższy ustęp. Panowie posłowie, komunikuję wam obecnie tę propozycję i będziecie mogli sami stworzyć sąd, czy nie stanowiła ona w służbie pokoju europejskiego najważniejszego ustępstwa, jakie w ogóle jest do pomyślenia. Jak już zaznaczyłem, uważałem dostęp do morza dla tego państwa za konieczność, z którą się stale liczyłem. Nie jestem przecież demokratycznym mężem stanu, lecz realnie myślącym narodowym socjalistą. Uważam jednak również za konieczne wyjaśnić rządowi warszawskiemu, że tak jak Polska pragnie posiadać dostęp do morza, tak samo Niemcy potrzebują dostępu do swojej wschodniej prowincji. Poleciłem przeto przedłożyć rządowi polskiemu następujące propozycje. Pierwsza. Gdańsk wraca jako wolne miasto w ramach Rzeszy Niemieckiej. Druga. Niemcy otrzymają przez korytarz Polski jedną szosę oraz jedną linię kolejową do własnej dyspozycji i to z takim samym charakterem eksterytorialnym dla Niemiec, jaki posiada korytarz dla Polski. W zamian za to Rzesza wyraża gotowość uznać wszystkie prawa gospodarcze Polski w Gdańsku, przyznać Polsce w porcie gdańskim strefę wolną o dowolnym obszarze i zapewnić całkowicie wolny dostęp do tego portu. Uznać przez to samo granice między Niemcami i Polską jako ostatecznie ustalone i zaakceptowane. Zawrzeć z Polską pakt o nieagresji na lat 25, a więc pakt, który sięgnie daleko poza kres mego życia. Zagwarantować niepodległość państwa słowackiego wspólnie przez Niemcy, Polskę i Węgry, co praktycznie oznaczałoby rezygnację Niemiec z jednostronnej przewagi Niemiec na tym obszarze. Ale rząd polski odrzucił tę moją propozycję i wyraził tylko gotowość przeprowadzenia rozmów na temat sprawy zastąpienia komisarza Ligi Narodów w Gdańsku, rozważyć sprawy ułatwień w komunikacji tranzytowej przez korytarz. Ubolewałem szczerze z powodu tego niezrozumiałego dla mnie stanowiska rządu polskiego. W dalszej części Hitler podkreślał pokojowy charakter polityki Rzeszy. Zresztą słowo pokój pojawiło się w jego mowie wielokrotnie. Twierdził, że jego oferta była wspaniałomyślna, że oferował Polakom rozsądne porozumienie. Hitler z oczywistych względów nie wspominał o tym, że Polsce proponowano też dołączenie do paktu antykominternowskiego oraz że była to próba wciągnięcia Rzeczpospolitej w orbitę niemieckich wpływów. To, co Polacy odbierali jako utratę suwerenności i prestiżu, Niemcy postrzegali jako wielkoduszną ofertę, na którą, poza Hitlerem, nie zdobyłby się żaden z niemieckich polityków. Krótko powyżej wymienionych słowach Führer dodał, że pakt o nieagresji został naruszony przez porozumienie polsko-brytyjskie. W końcu podsumował całość, dodając: uważam skutkiem tego zawarty swego czasu przeze mnie i marszałka Piłsudskiego układ za jednostronnie naruszony przez Polskę i przeto jako nadal nieistniejący. Zawiadomiłem o tym rząd polski. W Warszawie zaskoczenia nie było. Spodziewano się, że Hitler, choć wojną jeszcze nie straszył, wypowie pakt o nieagresji. Kilka godzin po przemówieniu zwołano konferencję prasową w Warszawie, na której poinformowano, że żądania niemieckie są sprzeczne z polskim interesem. Odmowę w sprawie zgody na włączenie Gdańska do Rzeszy argumentowano tym, że ujście Wisły do Bałtyku nie może przejść pod obcą kontrolę, a trasa tranzytowa przez polskie terytorium nie może mieć charakteru eksterytorialnego.
Co do pozostałych postulatów Hitlera, uznano, że nie zostały one nigdy w formie oficjalnej Polsce zaproponowane. Sprawę dalszych negocjacji Polacy zostawili otwartą. Choć polski rząd starał się nie eskalować konfliktu, to prasa nad Wisłą wymierzyła w III Rzeszę serię artykułów. Ton prasy niemieckiej także się zaostrzył. Dochodziło do pierwszych bujek i incydentów. Stosunki polsko-niemieckie wchodziły w fazę krytyczną. Międzynarodowa opinia publiczna czekała teraz na oficjalną polską odpowiedź na żądania Hitlera. Zadanie to miał wykonać polski minister spraw zagranicznych, Józef Beck. Na 5 maja, tydzień po przemówieniu z Reichstagu, zaplanowano jego oficjalne wystąpienie w Sejmie, którego treść miała być wkrótce cytowana na całym świecie. To właśnie 5 maja miał być sądnym dniem dla II Rzeczpospolitej. Przeanalizujemy cały ten dzień i przyjrzymy się kulisom tego słynnego przemówienia, którego fragment do dziś jest wyryty na nagrobku ministra. Był czwartek, 4 maja, dzień przed oficjalną odpowiedzią Hitlerowi. Józef Beck spotkał się z ambasadorem Japonii w Polsce, Sakoku Shuishim. W trakcie rozmowy Beck wprawdzie nie wykluczał wojny, ale dał do zrozumienia, że jest w stanie usiąść z Niemcami do pertraktacji w kwestii Gdańska. Polacy nawet na drodze oficjalnej zaproponowali Niemcom w Gdańsku wspólne znalezienie rozwiązania, które zabezpieczyłoby interesy polskie w mieście, ale podkreśliło też jego niemiecki charakter. Prezydent Senatu Wolnego Miasta, Arthur Greiser, przekazał tę propozycję do Berlina, ale Hitler uważał, że nie może być mowy o połowicznej realizacji jego żądań. Był tak oburzony na polską odmowę, że w prywatnych rozmowach zarzekał się, że więcej swojej oferty nie powtórzy i cała sprawa jest już nieaktualna. Gdy Beck przygotowywał się do swojej mowy, atmosfera ulicy w Warszawie była dosyć nerwowa, wyraźnie antyniemiecka. Ambasador Rzeszy w Polsce, Hans von Moltke, informował władze w Berlinie, że Polacy są nastawieni wobec Niemiec tak bardzo negatywnie, że, cytuję, rząd, który raz jeszcze spróbowałby powrócić do linii z 1934 roku, sprowokowałby w Polsce rewolucję. Obecnie najmniejsze nawet ustępstwo wobec Niemiec będzie początkiem końca. Poza tym ambasador relacjonował, że Polacy poczuli się tak, jak gdyby Rzesza chciała ich zwasalizować. Ponadto akcentował, iż wystarczy, aby polski żołnierz bronił się od 4 do 6 miesięcy, do momentu, gdy nie ruszy potężna ofensywa na zachodzie. Niemieccy informatorzy raportowali, że niewykluczone jest także, iż nawet bez jakiegokolwiek wsparcia aliantów, Polacy są gotowi się bić. Pytanie brzmiało, czy ta bojowa atmosfera utrzyma się przez kolejne tygodnie i miesiące. W obliczu takich nastrojów Józef Beck miał wygłosić swoje przemówienie 5 maja 1939 roku. Tego dnia organy prasowe w całym kraju informowały opinię publiczną, jak ważny to dzień. Cała Europa z największym zainteresowaniem czeka na mowę polskiego ministra. Polska stała się dziś w Europie czynnikiem wielkiej wagi, donosił socjalistyczny robotnik. Autor tekstu, publicysta i działacz PPS, Kazimierz Czapiński, na łamach tej gazety wielokrotnie krytykował Józefa Becka za kontakty z Niemcami. Ale teraz wykazywał entuzjazm, twierdząc, że, cytuję, sytuacja Polski w ostatnich tygodniach niewątpliwie się zmieniła ku lepszemu, ponieważ gdy zostanie zaatakowana, wystąpią zbrojnie Anglia i Francja. To wielka rzecz. Historyczny moment chwili odnotowali też konserwatyści. Na pierwszej stronie krakowskiego dziennika Czas pojawił się nagłówek: świat czeka na odpowiedź Polski. Poniżej widniał tekst. W piątek Parlament Polski przeżywać będzie wielki historyczny dzień. Na jasno-kremowy gmach Sejmu skieruje się uwaga kół politycznych i szerokiej opinii Polski i całego świata. Wszystkie inne sprawy i zagadnienia zeszły na razie na plan dalszy. Całe życie polityczne jest nastawione wyłącznie na piątkowe expose. Zainteresowanie jest olbrzymie. Słowa te nie były przesadą. Prasa donosiła, że od czwartku karty wstępu na galerię sejmową były niedostępne. W Warszawie pojawili się też liczni specjalni wysłannicy z różnych zagranicznych organów prasowych. Wszyscy oni dobijali się do koła sprawozdawców prasowych, aby otrzymać karty wstępu do Sejmu, aby zobaczyć historyczną mowę na własne oczy, a następnie opisać podniosłą atmosferę w swojej gazecie. Loża prasowa miała być tego dnia przepełniona. W prasie sprzyjającej władzy dominowały nastroje bojowe. Z kolei w niemieckiej prasie coraz bardziej atakowano Polskę za probrytyjski i profrancuski kurs. Na początku maja hitlerowskie organy prasowe otrzymały instrukcję, by zaostrzyć tony antypolskie. Każdego dnia miano informować o incydentach granicznych, rzekomo spowodowanych przez stronę polską. 5 maja w naczelnym nazistowskim dzienniku Völkischer Beobachter
pojawił się tekst, który odbił się szerokim echem nad Wisłą. Jego autorem był Józef Goebbels, a tytuł brzmiał Quo vadis Polonia. W treści minister niemieckiej propagandy zarzucał Polakom antyniemieckie tendencje. Artykuł ten cytowany był przez liczne organy prasowe w Polsce. Podobnie jak Hitler wygłosił swoją mowę w Reichstagu, tak Beck miał odpowiedzieć na plenarnej sesji Sejmu. Sesja tego typu, na których mowę wygłasza minister spraw zagranicznych, należały w Polsce do rzadkości. Minister raczej wygłaszał swoje exposé podczas komisji sejmowych, ale ta mowa miała być wyjątkowa, historyczna. To miało być najlepsze wystąpienie polskiego ministra spraw zagranicznych w całym jego życiu. Józef Beck miał wejść na mównicę Sejmu o 11:15. Mowę transmitować miały wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Tego dnia w gmachu parlamentu panował ogromny ruch. Jeden z obecnych tam dziennikarzy wspominał. Trudno jest znaleźć właściwe określenie dla tego, co się działo w gmachu sejmowym w piątek. Takiego gwaru i ruchu, jaki panował w tym dniu w polskim parlamencie, nie pamiętali ani starzy parlamentarzyści, ani sprawozdawcy, ani najstarsi funkcjonariusze Sejmu i Senatu. Ulica Wiejska, zazwyczaj cicha i spokojna, zmieniła się w ruchliwą alterię komunikacyjną. Choć dzień był dosyć pochmurny, to przed budynkiem Sejmu gromadziły się tłumy warszawiaków. Masy wypatrywały aut korpusu dyplomatycznego, by na własne oczy zobaczyć Józefa Becka w tej podniosłej chwili. Wewnątrz budynku wzmocniono siły Straży Marszałkowskiej, kontrolującej karty wstępu. Podekscytowani posłowie oraz dyplomaci i ambasadorowie toczyli na korytarzach głośne rozmowy. W przepełnionej 150-osobowej loży prasowej słychać było liczne języki europejskie. W Sejmie pojawili się dyplomaci, m.in. z Anglii, Francji, Danii, USA, Belgii, Turcji, Chin, Iranu, ZSRR i wielu innych. Część z nich otrzymała przy wejściu na trybunę przygotowaną mowę Józefa Becka w wersji obcojęzycznej. Obecny na posiedzeniu ambasador Francji w Polsce, Léon Noël, wspominał, że otrzymał przemówienie ministra w wersji francuskiej, cytuję, aby móc lepiej ją śledzić i obserwować reakcję Izby. Polska prasa nie odnotowała jednak obecności ambasadorów Niemiec, Włoch i Japonii. Galeria dla publiczności została szczelnie wypełniona. Nie było ani jednego wolnego miejsca, nawet dla stojących. W Sejmie panowało poruszenie, jakiego próżno było szukać w całym okresie międzywojennym. Przemówieniem Becka żyła też ulica. W Warszawie słuchano mowy na własnych odbiornikach, ale ludzie gromadzili się też na ulicach, by słuchać przemówienia przed sklepami z odbiornikami radiowymi oraz wokół specjalnie do tego przygotowanych megafonów. Dzieci w szkołach, trochę nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, z zadowoleniem przyjęły wiadomość, że zamiast lekcji będą musiały wysłuchać, cytuję, nudnych oficjalności. W Krakowie zarówno w Śródmieściu, jak i pod arkadami sukiennic zainstalowano megafony. Ludzie wystawiali prywatne odbiorniki przez okno, a po zakończeniu mowy w kilku miejscach odgrywano hymn Polski. W kolejnych godzinach popołudniowych miano nadawać przemówienie ministra w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Jego treść miała też dotrzeć do Polonii amerykańskiej, a streszczenia transmitowane były w rozgłośniach wielu europejskich krajów. Zachowały się też fotografie z tego dnia. Możemy na nich zauważyć przejętego całym zdarzeniem Józefa Becka krótko przed wygłoszeniem tej historycznej mowy. Gdy sala sejmowa w okolicach godziny 11 zaczęła się wypełniać, pojawili się również członkowie rządu w wyznaczonych obok mównicy ławach rządowych. Ale jedna z nich, ta z pierwszego rzędu, nadal była pusta. W końcu na salę wchodzą kolejno wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, premier Sławoj Składkowski, generał Kasprzycki i przez wszystkich najbardziej wyczekiwany Józef Beck. Siadają w pierwszym rzędzie. Wszyscy na sali spoglądają na głównego bohatera dzisiejszego dnia. Całość zaczęła przypominać starannie wyreżyserowane przedstawienie. Na siedzących ministrów nagle wycelowano reflektory. Błyskają flesze fotoreporterów. Rozległy się burzliwe oklaski. Pierwsze, ale nie ostatnie podczas tej sesji. Głos zabiera marszałek Sejmu, Wacław Makowski. Nie chcę przedłużać tej chwili, dlatego szybko przechodzi do rzeczy i mówi: udzielam głosu panu ministrowi spraw zagranicznych. Jest 11:15. Wszystko zgodnie z planem. Józef Beck wchodzi powoli na mównicę. To była jego chwila, być może najważniejsza w życiu. Minister mówił około 20 minut. Przemówienie zachowało się na taśmach, zarówno treść, jak i sposób wypowiedzi. Wielu uznało za majstersztyk. Nawet współcześnie historycy nie szczędzą komplementów za sposób, w jaki Beck odpowiedział Hitlerowi. Profesor Paweł Wieczorkiewicz pisał z uznaniem. Było to niewątpliwie najlepsze przemówienie, jakie Beck wygłosił w życiu.
Jego wagę podkreśla artykulacja, pauzy i dobitne akcentowanie słowa, które wywoływały powszechne aplauzy i owacje. Nie możemy w tym materiale pominąć przynajmniej kilku fragmentów tego słynnego exposé. Nie chodzi tutaj tylko o legendarne już słowa o honorze, które dziś cytuje się w licznych opracowaniach, ale także inne części przemówienia, na które niecierpliwie wyczekiwała opinia publiczna. Beck zaczął od sojuszu z Anglią, opartego na zasadzie wzajemnej pomocy. Już wtedy przerwano mu oklaskami po raz pierwszy. Według ministra układ ten był dla Hitlera tylko pretekstem, aby zerwać pakt o nieagresji. Powoli jego mowa nabierała delikatnej ironii. W dalszej części exposé Beck dodawał: układ polsko-niemiecki 1934 roku był układem o wzajemnym szacunku i dobrym sąsiedztwie. I jako taki nosił pozytywną wartość do życia naszego państwa, do życia Niemiec i do życia całej Europy. Chwilą jednak, kiedy ujawniły się tendencje, ażeby interpretować go bądź to jako ograniczenie swobody naszej polityki, bądź to jako motyw do żądania od nas jednostronnych, a niezgodnych z naszymi żywotnymi interesami koncesji, stracił swój prawdziwy charakter. Józef Beck nie mógł pominąć kwestii Gdańska. Twierdził, że, cytuję, wolne miasto Gdańsk nie zostało wymyślone w traktacie wersalskim. Jest zjawiskiem istniejącym od wielu wieków i jako wynik, właściwie biorąc, jeśli się czynnik emocjonalny odrzuci, pozytywnego skrzyżowania spraw polskich i niemieckich. Następnie Beck podkreślał, że miasto leży u ujścia Wisły do Bałtyku, co stanowi fundamentalny szlak handlowy dla całego kraju. Minister wyrażał zdziwienie, że przez tyle lat Niemcy nie poruszali kwestii przynależności tego miasta. Kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu, którzy respektowali nasze stanowisko i wyrażali opinię, że to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską a Niemcami, słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy z chwilą, kiedy na naszą propozycję złożono dnia 26 marca wspólnego gwarantowania istnienia i praw wolnego miasta, nie otrzymuję odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokowań, to muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Podczas wypowiadania tych ostatnich słów Beck podniósł głos oraz uderzył pięścią w pulpit. Poza Gdańskiem odniósł się do sprawy autostrady, mówiąc, że Polska znacznie ułatwiła Niemcom możliwości przejazdu przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. Wzburzał się na samo słowo korytarz, zastępując je celowo mianem województwa pomorskiego. Gdy minister powiedział, że w razie dalszych rozmów z Niemcami, Polska będzie rozpatrywać je biorąc pod uwagę, cytuję, doświadczenia ostatnich czasów, na sali rozległy się pojedyncze śmiechy. Beck dobitnie zasugerował, że zgoda Polski na żądania Hitlera to koneksje jednostronne z wyłączną korzyścią dla Rzeszy. To, że w rewanżu Hitler zaakceptuje polskie granice, Beck uważał za absurd. Minister dodawał, że propozycji w sprawie państwa słowackiego oraz przedłużenia paktu na okres 25 lat Niemcy oficjalnie Polsce nie zaproponowali. Końcówkę swego exposé minister spuentował słynnymi już słowami o pokoju i honorze. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Rzeczą jest honor.
Beck schodził z mównicy żegnany salwą niekończących się braw. Niosły się one po całej sali, od ław poselskich po ławy rządowe i dyplomatyczne, od galerii publiczności po lożę prasową, w której gdzieś z boku stali zakłopotani i zdezorientowani niemieccy dziennikarze. Klaskali także ambasadorowie, być może pod wpływem tej emocjonującej chwili. Nadzwyczaj żywo pod tym względem zachowywał się ambasador USA. Pojawiły się owacje na cześć ministra. Niektóre nawet, z perspektywy czasu, brzmią nieco szalenie. Ambasador Francji wspominał po latach, że podczas expose w jednej z ław poselskich ktoś krzyknął: nie potrzeba nam pokoju. Po zakończeniu mowy przyszedł czas na gratulacje. Jako pierwszy uścisnąć rękę popędził do Becka sędziwy generał Lucjan Żeligowski, za nim członkowie rządu wraz z premierem. Krótko po tym głos zabrał marszałek Sejmu, Wacław Makowski, który podsumował mowę Becka słowami, że tak żywiołowe oklaski są dowodem na wspólne stanowisko całego Sejmu. Wszyscy posłowie ponownie wstali i znów oklaski i owacje na cześć ministra spraw zagranicznych, prezydenta i naczelnego wodza. Główna część posiedzenia została zakończona. Następnie zarządzono 15-minutową przerwę przed dalszymi obradami nad uchwałami, którymi miały się zająć komisje sejmowe tego dnia, ale którymi mało kto się już interesował. Kraj żył bowiem oficjalną odpowiedzią Rzeczpospolitej, udzielonej III Rzeszy. Polska poszła na noże z Hitlerem, dała Niemcom do zrozumienia, że żądania zostały stanowczo odrzucone. To fotografie wykonane tuż po zakończeniu expose. Widać na nim Józefa Becka otoczonego politykami i dyplomatami. Czas więc na podsumowanie reakcji opinii publicznej w Polsce i na świecie. Pod tym względem przez kilka następnych dni komentarzom i gratulacjom nie było końca. Ale czy wszystkich rozpierał entuzjazm? W prasie prorządowej zaskoczenia nie było. Pełne poparcie dla Becka oraz setki pochwał. Na ulicach największych miast organizowano manifestacje poparcia dla polityki rządu. W Poznaniu na Placu Wolności przemawiali politycy OZN. Największe manifestacje odbywały się jednak w Warszawie, przed gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tysiące warszawiaków wykrzykiwało hasła na cześć Józefa Becka, który pozdrawiał tłum z balkonu Pałacu Brühla. Zagrano warszawiankę, a wśród zgromadzonych dawało się zauważyć liczne transparenty z hasłami takimi jak: Pomorze, Gdynia i Gdańsk to płuca Polski. Deklarujemy gotowość obrony granic. Podobny entuzjazm zapanował w całym kraju. W Krakowie, Łodzi, Wilnie i we Lwowie. Becka wychwalali także jego polityczni przeciwnicy. Konserwatywny dziennikarz Jan Moszyński pisał, że mowa była krótka, zwięzła i jasna, a minister mówił głosem równym, opanowanym i spokojnym. Ponadto dziennikarz entuzjastycznie dodawał: Za tą mową stoi cały naród. Słowa Józefa Becka wywołały żywiołowe oklaski zebranego Sejmu. Do Sejmu tego wielu z nas odnosi się z uzasadnioną rezerwą, ale tym razem reakcji tego ciała towarzyszył jednolity rytm serc, od Karpat po brzegi Bałtyku. Takich słów uznania i poparcia dla polskiego ministra było więcej. W tych pierwszych dniach maja wydawało się, że w Polsce nie ma opozycji, że cały naród od prawa do lewa solidaryzował się z mową Józefa Becka. Nawet niezwykle sceptyczny co do poczynań sanacji emigracyjny ośrodek Front Morsz nie szczędził słów uznania dla postawy ministra. Przybywający w Nowym Jorku Ignacy Paderewski na łamach prasy stwierdził: Jestem w największym stopniu zadowolony z mowy. Daje ona wyraz uczuciom podzielanym przez cały naród polski. Mowa pułkownika Becka zasługuje na ogólną aprobatę, nie tylko ze strony narodu polskiego, ale także i całego świata, który również pragnie pokoju. W tych dniach działy się w Polsce rzeczy niezwykłe. Dziennikarze z konserwatywnego czasu oznajmili publicznie, że w zakresie mowy Becka zgadzają się ze swoimi odwiecznymi wrogami z socjalistycznej gazety Robotnik. Na łamach tego pisma Kazimierz Czapiński po wysłuchaniu expose napisał wprost: Powtarzamy raz jeszcze, krytykowaliśmy dawną linię pana ministra Becka i prawo krytyki nadal rezerwujemy, ale to co tym razem powiedział, to właśnie nasze stanowisko. Nawet wielokrotnie konfiskowanym przez sanacyjne władze głosie narodu nie brakowało pochwał pod adresem ministra. Nie mogło zabraknąć też głosów z zagranicy. W Londynie expose uznano za stanowcze, ale nie prowokujące. W Rzymie z tego powodu wyrażano nadzieję, że droga do rokowań nie jest jeszcze zamknięta. Francuzi również nie szczędzili słów uznania. Dziennik Le Temps
podkreślał, że mowa Becka góruje ponad wszystkimi innymi przejawami dzisiejszej aktywności międzynarodowej, a premier Daladier na łamach prasy oświadczył, że Francja jest gotów wypełnić zobowiązania wobec Polski na wypadek agresji. Poruszenie było też na sąsiadującej z Polską Litwie. W Kownie, w budynkach publicznych, rozlokowano nawet głośniki, aby mieszkańcy mogli odsłuchać przemówienia Becka w trzech różnych językach, a do poselstwa polskiego na Litwie spływały listy gratulacyjne. Tymczasem w Berlinie oficjalnie studzono nastroje. W stolicy Rzeszy informowano, że mowa ministra Becka nie była niespodzianką dla tutejszych kół politycznych. Przemówienie poddano jedynie krótkim, wybiórczym streszczeniom. O wiele więcej działo się w kuluarach. W swojej willi w Obersalzbergu Hitler odbywał długie narady ze swoimi współpracownikami. Obecny był przy nich Józef Goebbels, który w swoich dziennikach zanotował. Beck wygłasza swoją mowę przed Sejmem. Całkowite odrzucenie wszystkich żądań niemieckich. Bardzo wątpliwe uzasadnienia. Teraz zaczyna się na nowo nieunikniony kryzys. Naturalnie wyjdziemy z niego zwycięsko. Polaków podburza się w Paryżu, także w Londynie. Rachunek zapłaci Warszawa. W Polsce tylko nieliczni nie odczuwali entuzjazmu. Wśród nich był nastawiony proniemiecko Władysław Studnicki. Po mowie Hitlera i Becka jego koncepcje o polsko-niemieckim współdziałaniu legły w gruzach. Uważał on, że Beck postradał zmysły. Dokładnie w ten sam dzień, gdy minister wygłaszał swoje przemówienie, Studnicki rozesłał do najbardziej wpływowych polityków oraz generałów tak zwany memoriał w sprawie sytuacji politycznej. W jego treści apelował i przestrzegał, że przystąpienie do obozu z Anglią przeciwko Niemcom skutkować będzie napaścią Niemiec na Rzeczpospolitą, ponieważ, cytuję, gdy ma się nieprzyjaciela na obu frontach, likwiduje się najpierw słabszego, a w danym wypadku tym słabszym jesteśmy my. Ponadto Studnicki pisał: będziemy mieli kilkuletnią okupację niemiecką. Okupacja ta będzie bardziej wyczerpującą pod względem gospodarczym, bardziej bezwzględną niż była okupacja podczas wojny światowej. Grożących nam katastrof można uniknąć przez porozumienie się z Niemcami. Jeśli Niemcy zostaną zwyciężeni przy kooperacji koalicji z Rosją sowiecką, musi ona być wynagrodzona, a może być wynagrodzona tylko naszym kosztem. To zatrważające, że słowa te zostały napisane 5 maja 1939 roku. W dniu, gdy nad Wisłą zapanowała niemal zbiorowa euforia, memoriał Studnickiego nic jednak nie zmienił. Niewiele osób chciało go słuchać. A co myślał Józef Beck, gdy schodził z mównicy? Co czuł, gdy zaczęły spływać gratulacje i poklepywania po plecach? Czy on sam był usatysfakcjonowany? Czy cieszył się ze zdobytej teraz popularności, zarówno w kraju, jak i poza nim? Autorzy jego biografii, Marek Kornat i Mariusz Wołos, uważali, że było wprost przeciwnie. Ministrowi nie chodziło bynajmniej o osobistą popularność. Zdawał sobie nader dobrze sprawę z tego, że upada podstawowy fundament jego polityki, linia 26 stycznia w stosunkach z Niemcami. Niełatwo przychodziło żegnać się z tym, co pojmował jako największe osiągnięcie polityki polskiej od czasu podpisania traktatu wersalskiego. Opinię tę potwierdza rozmowa, jaka miała odbyć się między współpracownikiem Becka, Mirosławem Arciszewskim, a ambasadorem Rzeszy w Polsce, Hansem von Moltke. Arciszewski miał dać do zrozumienia, że Beck nie podzielał entuzjazmu narodu polskiego, że naciski opinii publicznej wywarły na nim presję. Pojawiła się też pewna plotka, jakoby w potoku złości, już po przemówieniu, Beck miał rzucić w kąt plik przysłanych do niego depesz gratulacyjnych, przyznając się tym samym do porażki polityki, którą prowadził od lat. Kwestię tę dementował jego sekretarz, Paweł Starzeński, pisząc, że jest to kłamstwo rozpowszechniane przez ambasadę niemiecką w Warszawie. To, co wydarzyło się 5 maja 1939 roku, przeszło do historii. Wielu historyków starało się odtworzyć ten dzień. Pojawiły się nawet współczesne próby ekranizacji. Czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? W każdym razie, teraz słowo się rzekło, za nim muszą iść czyny. Polskie władze złożyły do Berlina oficjalne memorandum odrzucające niemieckie żądania. Rzeczpospolita i Rzesza weszły na drogę konfrontacji. Obie strony zdawały sobie sprawę, że kompromisu nie będzie. Na zakończenie tego materiału warto przytoczyć jeszcze jedno intrygujące wydarzenie. Otóż do mowy Józefa Becka pozytywnie ustosunkował się ktoś jeszcze. Był to Wiaczesław Mołotow, nowo wybrany szef sowieckiej dyplomacji. Na ile jego pochwały były cyniczne, a na ile pragmatyczne, możemy się dziś tylko domyślać.
10 maja w Warszawie pojawił się zastępca Mołotowa, Władimir Potiomkin, który miał zapewnić Józefa Becka, że w razie wojny Polski z Rzeszą Związek Sowiecki zajmie, cytuję, stanowisko przyjazne wobec Rzeczpospolitej. Była to gra pozorów. Sowieci prowadzili już ukryte wstępne rozmowy z Niemcami. Usunięcie poprzedniego komisarza spraw zagranicznych przez Stalina, mającego żydowskie korzenie, Maksima Litwinowa, oraz powołanie w to miejsce Mołotowa było wyraźnym sygnałem dla nowego rozdziału w stosunkach sowiecko-niemieckich. Rozdziału, który dla Polski okazał się tragiczny.